Amerykańscy żołnierze w ramach sił pokojowych pojawili się w somalijskim Mogadiszu. Akcja IRIN odbyła się 3 października 1993 roku i miała trwać 30 minut. Pojmanie współtowarzyszy Mohameda Faraha Adida miało doprowadzić do zakończenia wojny domowej i ogromnej plagi głodu, przez którą zmarło 300 tysięcy ludzi. Rangersi oraz żołnierze z Delta Force wplątani zostają w trwającą od niepamiętnych czasów wojnę między somalijskimi klanami. Misja Irene okazuje się bolesnym doświadczeniem, a dokładnie opracowanego planu nie udaje się wprowadzić w życie. Sprawy przyjmują całkiem inny obrót i ostatecznie wszystko kończy się największą potyczką piechoty Stanów Zjednoczonych od czasów wojny w Wietnamie. Szybka, jakby się początkowo wydawało, operacja zmieniła się w wielogodzinną walkę z rozwścieczonym tłumem, podburzonym i wspomaganym przez milicję Adida. Dwa śmigłowce Black Hawk zostają zestrzelone, natomiast akcja Amerykanów zmienia się z ofensywy w misję ratunkową. Młodzi Rangersi zawzięcie walczą z dużą pomocą weteranów z Delta Force. Jednak godziny upływają, a rannych i zabitych przybywa. Wróg jest zbyt silny otacza ich ze wszystkich stron. Wszyscy dowiadują się, jak rzeczywiście smakuje wojna. Film bardzo dokładnie ukazuje więzi istniejące pomiędzy żołnierzami oraz ich emocje i uczucia. Zawiązują się nowe przyjaźni. Widz obserwuje akcję jako pełnoprawny uczestnik wojny. Często można ujrzeć toczące się wydarzenia przez pryzmat duszy sierżanta Meta Eversmana. Oczywiście uwydatniona została wzorowa postawa amerykańskich żołnierzy, którzy walczą za innych i nie pozwolą zginąć żadnemu swojemu koledze. Ogromna w tym zasługa aktorów, od twórców wielu głównych ról, którzy z wielką pasją starali się przedstawić psychikę żołnierza. Najważniejsze jednak w tym filmie są zdjęcia. Sławomir Idziak perfekcyjnie pokazał od środka świat wojny, za co został nominowany do Oscara. Sceny z helikopterami i te, wzbogacone efektami pirotechnicznymi, są jednym słowem mistrzowskie. Porównywalne można znaleźć tylko w szeregowcu Ryjanie. Obraz dopełniony jest niezwykłą muzyką, podczas walk bojową, przy pozostałych scenach spokojną, a miejscami nawet etniczną. Helikopter w ogniu zdecydowanie może powiększyć listę doskonałych filmów, jakie na swym koncie ma Ridley Scott. Wielu z nas powie, że filmy wojenne są za bardzo do siebie podobne i wielokrotnie ma się przeczucie, że gdzieś się to już widziało. Jednak praca idziaka w helikopterze w ogniu jest tak świeżym spojrzeniem na obraz wojny, że historia wciąga widza totalnie. Dobry temat i genialne wykonanie sprawiło, że film ten uważam za naprawdę ambitny w klasie filmów wojennych. Oczywiście obecny jest ten manieryczny patos i obraz dzielnego amerykańskiego żołnierza, jednak w ogóle mi to nie przeszkadzało, a wręcz pozwalało bardziej przeżywać losy bohaterów.